Księga Kapłańska, rozdział 20. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz do synów izraelskich: ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja zaś zwrócę się przeciwko mężowi temu i wytracę go spośród jego ludu, gdyż oddał Molochowi jedno ze swego potomstwa i skalał moją świątynię i zbezcześcił moje święte imię. W różnych pogańskich kultach składano bożkom ofiary z dzieci, zwykle spalając je często żywcem. Bóg zabronił czegoś takiego i nakazał, żeby każdy, kto dopuści się takiego zabójstwa, był ukarany przez całą społeczność Izraela. Ludzie mieli go ukamienować i zapewnił ich, że jest z nimi, że takie potraktowanie winnego tej zbrodni podoba mu się. A jeśli by miejscowa ludność nie zwróciła uwagi na tego męża, że oddał Molochowi kogoś ze swego potomstwa i nie zabiła go, to ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują, cudzołożąc z Molochem. Jeżeli by Izraelici nie zajęli się takim człowiekiem, to Bóg zapewnił, że sam go zabije. Można się też domyślać, że zajmie się potem tymi Izraelitami, którzy nie zareagowali właściwie. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Bóg obiecał zabić takiego, który będzie się zwracał do wywoływaczy duchów czy do wróżbitów. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Jam, Pan, który was uświęcam. Bóg wezwał do tego, żeby Izraelici wypełniali wszystkie jego przepisy i żeby w ten sposób stawali się świętymi. Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. Złorzeczenie rodzicom miało być karane śmiercią. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Każde cudzołóstwo popełnione przez wolnych ludzi w Izraelu miało być karane śmiercią. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, odkrył nagość swego ojca. Oboje poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją synową, razem z nią poniesie śmierć. Popełnili ohydę. Krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. W poprzednim rozdziale Bóg powiedział, jakie zachowania seksualne mu się nie podobają. Tutaj wyraźnie określił, że karą za nie ma być śmierć. Jeżeli mężczyzna pojmie za żonę kobietę oraz jej matkę, to jest to sprośność. W ogniu spalał jego i je, aby nie było sprośności wśród was. Jeżeli by mężczyzna ożenił się jednocześnie z kobietą i jej matką, miał być spalony razem z nimi w ogniu. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć. Zwierzę także zabijcie. Kobieta, która zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz. Zarówno kobietę, jak i zwierzę to także. Oboje poniosą śmierć i krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który pojmie za żonę swoją siostrę, córkę swego ojca lub córkę swojej matki i ujrzy jej nagość, a ona ujrzy jego nagość, to jest to rzecz haniebna. Zostaną zabici na oczach swojego ludu. Odsłonił nagość swojej siostry. Poniosą swoją winę. Te praktyki seksualne także w poprzednim rozdziale Bóg potępił i tutaj wyznaczył za nie karę śmierci. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z kobietą w czasie jej miesięcznego krwawienia i odsłania jej nagość oraz obnaża źródło jej upływu krwi, a ona też odsłoni źródło upływu krwi swojej, to oboje zostaną wytraceni spośród swego ludu. W tekście hebrajskim jest mowa o wyłączeniu, także w tym wypadku być może karą miało być
tylko wygnanie. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej matki, ani siostry swojego ojca, gdyż obnażyłbyś swoją krewną, poniosą swoją winę. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją ciotką, odkrywa nagość swego wuja, poniosą swój grzech, umrą bezdzietnie. Mężczyzna, który pojmie żonę swego brata, dopuszcza się rzeczy haniebnej. Odkrył on nagość swego brata, będą bezdzietni. Były takie zachowania seksualne, gdzie Bóg obiecał, że będzie w Izraelu karał je poprzez bezdzietność. Będziecie przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziecie je wypełniać, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której ja was prowadzę, abyście w niej mieszkali. Już w poprzednim rozdziale Bóg mówił o wyrzuceniu przez ziemię. Prawdopodobnie chodzi o nieurodzaj i różne klęski żywiołowe, które będą karą za takie zachowania. A nie postępujcie według ustaw ludu, który ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie. Jeszcze raz powtarza, że nie chcę, aby Izraelici zachowywali się tak jak narody, które przed nimi mieszkały w ziemi Kanaan, które Bóg zniszczył. I rzekłem do was, wy odziedziczycie ich ziemię, a ja dam ją wam, abyście ją posiedli. Ziemię opływającą w mleko i miód. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was oddzieliłem od ludów. Będziecie więc rozróżniali między zwierzętami czystymi a nieczystymi i między ptactwem nieczystym a czystym. Nie kalajcie siebie samych przez zwierzęta i ptactwo i przez wszystko, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem, aby było dla was nieczyste. Będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Bóg chciał, żeby Izraelici zachowywali się inaczej niż inne narody, dlatego że ich sobie w szczególny sposób wybrał. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Wróżby i wywoływanie duchów było odwróceniem się od prawdziwego Boga i zwróceniem się do demonów. Winny czegoś takiego wśród Izraela miał być ukarany przez całą społeczność. Ludzie mieli kogoś takiego ukamienować. Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, kwiny i odmowy posyłam was przydawać do mych wrzód. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść, pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych, posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, krańce tego świata, gdzie w samotności serce nieraz kwa, opuścić ojca, matkę oraz brata, posyłam was na drogi mojej szlak. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, posyłam was do serc zawiści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,
nie trzeba serc gorących i ofiarnych, posyłam was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłał mnie,